wygląda na to, że bal w Rotundzie to wielki hit. Yo, yo, przyjaciółki! Pracowałem teraz nad przystawkami na zajęciach kulinarnych i... Wiesz co? Powiedziałyśmy panu Huffmanowi, jaki byłeś pomocny. Twoja kara jest skończona. Już nie jesteś w komitecie. Więc ciao, bęszynosie. To ciao na pożegnanie. Tak! Okej. Musimy jeszcze raz potwierdzić fotografa, potwierdzić DJ-a po raz trzeci. Yo, Polly! Nikolas? A co on tu robi? Podobno tu cię znajdę. Słuchaj, wiem, że nie muszę być w komitecie, ale spodobało mi się. I... Polly? Gdybym miał przyrząd do zmniejszania, gdzie bym go schował? Właśnie was szukałem, dziewczyny. Wiem, że pan Huffman myśli, że byłem taki świetny, że zapracowałem na koniec kary, ale nie chcę odchodzić. Chcę pomóc przy balu. Chcę pomóc sobie w ujawnianiu twojej tajemnicy. Nikolas, nie chcemy twojej pomocy przy balu. Daj nam w końcu spokój. O, okej. Nie po raz pierwszy ktoś mnie odrzuca. Ale chodzę z wami do szkoły i mamy razem lekcje. Nieważne, jak bardzo byście tego teraz chciały, nie przestaniemy się widywać. Teraz już w ogóle nie możemy się zmniejszać. Nikolas może nas obserwować. Może go zahipnotyzujemy i zapomni o wszystkim. Cóż, jeśli się nie zmniejszymy, to nas nie złapie. A jeśli jego transmisja na żywo nie wypali, widzowie uznają, że kłamie. Po prostu w piątek powstrzymamy się od zmniejszania. Wyśmienicie! Należy mi się nagroda za cudowny projekt. Shani, zasłoń proszę tiulem tę... mysią dziurę. Zrób to tak, żebym była w stanie zobaczyć ją tylko oczami mojej wyobraźni. Szybciej, mam dużo ważnych spraw. To jedyna rzecz w swoim kalendarzu do czasu balu. Ale ogrom miasta, rzeźba burmistrz Bane. Nie było tego w moim projekcie. Och, to tylko mała niespodzianka, którą przygotowałam na bal. Nie ma za co. Wyraziłam zgodę na przerwę. Ale pani burmistrz, pragnę wydać nowy dekret. Tak, wasza wysokość. O, wasza wysokość, ładnie. Na mocy dekretu burmistrz Bane mieszkańcy mają obowiązek wykonywać jej rozkazy. Za marudzenie przewidziane są bardzo surowe konsekwencje. Tak mówi prawo. Tak, pani burmistrz. Pani Bane musiała dzisiaj wstać lewą nogą. Sposób, w jaki to powiedziała, kogoś mi przypomina. Nie ma co się tym przejmować. Taka rola burmistrza, nieprawdaż, komisarzu? Tak, pani burmistrz. No, zmykajcie się przygotowywać. Musicie wyglądać pięknie na moją... w sensie, waszą wielką noc. Wyśmienicie, złowieszcza maszyno.
Jesteś wprost idealny! Jak śmiecie podkradać się do burmistrza, wy maluchy! Grizel? Ani kroku dalej, albo wypuszczę bańkę na Littleton! Bańkę? Otoczę całe miasto warstwą z nieprzepuszczalnej bańki! Co? Dobrze! Nie ruszamy się stąd, tylko zostaw pilota w spokoju. Nie! Littleton jest moje! Proszę nie panikować. To dla waszego bezpieczeństwa i niedługo się skończy. To wszystko. Pa, mamo! Wrócę po balu! Na kontinuum czasoprzestrzenne, co się dzieje? Tak naprawdę to nie próba. Jest na stałe, ale dopóki ich nie zmniejszę, będą spokojni. Mini moc! Przewidywalne. Gwen! Faza druga! Tak jest! Co tak czuć? Nawet nie wiem, ale jestem nagle bardzo... Śpiąca. Przyknij usypiającym wyciągiem z lawendy! Zapraszamy do krainy snów! Był tylko sen. Dzień dobry, Polly! Jak to? Szukasz może tego? O nie! Tak nie wolno! Mnie wolno! Jestem burmistrzem, a dzisiejszej nocy stanę się też najpotężniejszym władcą Granville. Wtedy dopiero będę mogła robić, co tylko zechcę. To powinno cię zatrzymać. Ja pójdę na bal spotkać się z ludźmi z Littleton i zmniejszyć ich. Niedługo wrócę, ale żeby upewnić się, że nie będziesz kombinować... Pomocy! Lila! Shani! O nie! No chodź do Gwen! Ty będziesz pilnowała tej dwójki. O, będziecie moimi koleżankami ze słoika. Dobrze, Shani i Lila mi nie pomogą. Babcia odpada, bo jest na drugim końcu świata i zanim by przyjechała, wszyscy by już byli miniaturkami. Nikolas jest jedyną osobą, która i tak już podejrzewa, że mogę się zmniejszyć. I jest na zewnątrz. Tunele Littleton są tak długie, że wychodzą poza miasto. Mam nawet wejście obok domu. Wejście do tunelu powinno tu być. Chyba, że Grizel o nim nie wie. O, jeśli teraz poproszę Nikolasa o pomoc, cały świat dowie się o medalionie. Jeśli tego nie zrobię, Littleton zostanie zmniejszone. O, zdradzić sekret, ocalić miasto. Nie odebrałem, wiesz co robić. Nikolas, tu Polly. Słuchaj, przepraszam, że nieładnie cię wcześniej potraktowałam. To dlatego, że odkryłeś mój sekret i spanikowałam. Jeśli mi pomożesz, pokażę ci, na czym to polega. Możesz wydać mój sekret, moc medalionu, prawdy o zmniejszających się dziewczynkach i udowodnić, że paranormalne zjawiska są prawdziwe. Ale teraz posłuchaj uważnie. W filmach nie wygląda tak boleśnie. Gdzie ona może być? Nikolas! Jestem tutaj! Jeju! To prawda! Czyli dostałeś wiadomość? Nie, znalazłem się tu w cudowny sposób. Dobra, to nie jest czas na sarkazm. Tylko, że jeszcze nie miałem okazji być świadkiem takiej magii. Wyobrażałem sobie, że zareaguję spokojnie, ale teraz jakoś nie czuję Nikolas, się... Nikolas! Wciśnij tamten guzik!
No to chodź. Dobrze, musimy uratować Littleton. Nikolas? Ziemia do Nikolasa! Mała nadprzyrodzona osoba powiedziała do mnie ziemia do Nikolasa. Au! A teraz mała nadprzyrodzona osoba cię uszczypnęła. Chodźmy! Nigdy czegoś podobnego nie widziałam. To najnowocześniejsza technologia, bańka, którą ledwo udało mi się zdobyć dla naszego małego miasta. Po tym teście wszystko wróci do stanu lepszego niż zwykle. Małej Samancie absolutnie nic nie grozi podczas balu. Dobrze, przecież burmistrz wie najlepiej. Dobrze, musimy dostać się do środka, wziąć medalion, uratować Shani i Lilę. Musimy ratować Lilę? Tak. Potem wyłączymy bańkę i obalimy kłamczuchę. To wszystko? Liczyłem na jakieś wyzwanie. Auć! Tylko żartuję. Ależ zapraszam! Zaraz doświadczycie najmniejszego czasu w swoim życiu. Ja odnajdę dziewczyny. Ty musisz podburzyć ludzi do wystąpienia przeciwko burmistrz Bujdy. A niby jak mam to zrobić? Masz sporo internetowych fanów, którzy czekają na dzisiejszą relację. Chyba już czas rozpocząć wielką transmisję na żywo. Widziałaś mojego vloga? Podobał ci się? No, pomijając to, że chciałeś wyjawić mój sekret wszystkim fanom, był całkiem niezły. No to zaczynajmy, bo rewolucja na nas czeka. Pewnie, robi się. Właśnie tak wybiłam sobie zęba, grając w zbijaka. Ale mam dobre przyjaciółki ze słoika. Pani Gwen, na dole czeka na panią jakaś przesyłka. Dla mnie? Pojechała! Dziewczyny, musimy powstrzymać Grizel. Wchodzę na żywo za 3, 2, 1. Hej, fani tajemnic Nikolasa! Gotowi na coś dziwnego? Chcę wam dzisiaj przedstawić Grizel Grande. Przepraszam bardzo, pani Grande. No, czego chcesz, dziecko? Mówiłem, nie ma żadnej burmistrz Bonnie Bay. To Grizel Grande w przebraniu. Oddaj to! Jeśli to oglądacie, przyjdźcie pod ratusz. Szybko! Trzeba ukarać tę oszustkę. Widzę Grizel. Jak możemy ją powstrzymać? Wymyślmy, jak zakończyć imprezę. Wystarczy ruszyć głową. Wiem! Chyba będziemy musiały ostudzić taneczny zapał. Wracaj tutaj! Poli, gdzie jesteś? Węszący nos! Niech ten wścibski... Już dobrze, w porządku. On pomaga. Nie uciekniesz mi z tym nagraniem! Dobrze, proszę pani. Usunę nagranie. Tylko to sekundkę. Nie, to nie to. Ha! To mój kot w swetrze grający na pianinie. Świetny jest. Daj mi to po prostu! To było niemożliwie niesamowite! Gigi, tam są! Tam, na górze! Otoczymy je! Nick! Złap nas! Ojej! Jeju! Uciekajmy, zanim Grizel wymyśli coś gorszego. Maxi przemiana! Biegiem! Zainicjować zareglowanie ratusza! Nie uciekniesz mi, Poli! Prudence, Lila, gdzie jest mysia dziura? Zdaje mi
mi się, że nie o myszy musimy się teraz martwić. Prudence też miała medalion i zbudowała ten ratusz. Jeśli ja bym coś budowała, na pewno zrobiłabym wejście dla małych. Jak do wszystkich super rzeczy w pokoju. Nikolas, podaj rękę Lili. Co? Dlaczego? Mini moc! Tędy! Szybko, chodźcie! Wracać mi to! Dzisiejsze słówko dnia to... Uwaga! Musimy znaleźć wyjście! Ale... korytarze lepsze niż w grze tunele czasoprzestrzenne 2! To na pewno najgorsze buty do biegania po wąskich, tajnych ścieżkach! W którą stronę uciekają? Cicho! Coś słyszę? Brzmi jak... to, co mówię w tej chwili. Chyba przestała. Lila, masz jakąś nitkę? Zawsze. Jesteś pewna, Gigi? Jestem burmistrzem i robię to, co chcę! Tam! Te drzwi musiała zrobić Prudence. Wybrali ją na burmistrza, ale mogą to cofnąć. Musicie podburzyć ich do protestowania. Ja zajmę się bańką. Sama? Ale Poli, bańka może być niebezpieczna. Wiem, ale noszę magiczny medalion, więc odpowiadam za bezpieczeństwo. Ręce! Maxi Przemiana! Lila, Shani, Nikolas! Niestety, pani burmistrz zakazała psu... Komisarzu, nie ma żadnej burmistrz Bane! To oszustka! Nie powinniśmy tak mówić o burmistrz Bane! Jeszcze nas aresztuje! Nie, jeśli pozbawimy ją władzy! Musimy się zbuntować! Protestować pod ratuszem! Jak dobrze, że młode pokolenie angażuje się w sprawy cywilne. Dziewczynka ma rację! Chodźmy! I nawet się nie nazywa Bonnie Bane! Czyli to kłamczucha w przebraniu! Idziemy wszyscy pod ratusz i to w tym momencie! Puśćcie nas au! Puśćcie nas au! Muszę pilnować balu! Bez opieki, dzieci szaleją! Dobrze, nie ma wyłącznika! Widzę ją, Gigi! Już po tobie, Poli! Oddaj medalion! Skoro nie mogę wyłączyć, może chociaż przekieruję. Potrzebuję czegoś, co może odbić ten promień. Tak! Maxi Przemiana, medalionie! Wpuśćcie nas! Puśćcie nas! Nie chcemy bańki! Nie chcemy Bane! Nie chcemy bańki! Nie chcemy Bane! Wypuść nas! No, przynajmniej mam puszkę fasoli na czarną godzinę. Jestem burmistrzem! Nie możecie mi nic zrobić! Mam znakomitego prawnika! Hej, Gigi! Chcesz zabrać fasolę tam, dokąd jedziesz?
Udało się! Już jest po wszystkim! I ani włosa z głowy! To jak chcesz pokazać to wielkie odkrycie? Mam się zmniejszyć i powiększyć, gdy nagrywasz, czy jak? Poli, dzięki medalionowi uratowałaś całe miasto. Jako jedyna byłaś wystarczająco odważna, sprytna i szalona, by to zrobić. Za nic nie chcę tego narażać. Dzięki, Nick. Odwdzięczę się. No, ale jeśli dowiesz się o zjawisku, które mogę udokumentować, o jakimś ataku mini chupacabry albo zarazie małych krakenów, to daj mi znać. No wiesz, jak już uratujesz świat. Ciao, Nicolas! To na powitanie. No chodź szybko. Grisel Grande za swoje działania została skazana na prace społeczne. Jak się okazuje, jedyną kwestią, w której nie kłamała, to zdolności jej prawnika. Nicolasie Wells, czy składasz przysięgę Pocketów? Tak. Będę chronił medalion i dotrzymam sekretu Pocketów. Wierzę, że najmniejsza osoba może zmienić najwięcej. No dobra, wierzę ci. Przejdźmy teraz do najlepszej części. Niezapomniana noc, podejście drugie! Mini moc! Witam na jesiennym balu Poli Pocket! Na JBPP? JBPP! Brzmi jak beknięcie. No chodź, zatańczymy! Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie platformy NC+, Studio Sonika. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Tłumaczenie i dialogi polskie Julia Zduń. Dźwięki montaż Maciej Brzeziński. Kierownictwo produkcji Agnieszka Kudelska. Wystąpili Joanna Bach-Żbikowska, Jagoda Stach, Agnieszka Kudelska, Brygida Turowska, Karolina Kalina-Bulcewicz i inni.